Zapraszam do kości niezgody na tym kanale, czyli okno kontra zlew. Czy my możemy otworzyć to okno? Czy my możemy umyć w ogóle to okno? Czy to okno nie przeszkadza? Czy okap nad wyspą był dla was trudny do zamontowania? Zachciało się nam okapu. No. Kto to wymyślił? Nie mam pojęcia. A mogliśmy sobie spokojnie żyć. Dokładnie, bez okapu. Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment Family i witam was z mojej kuchni. Dzisiaj zajmiemy się tematem takich najpopularniejszych pytań, które zadaje sobie każda osoba przed zrobieniem kuchni. Nie jest to tania inwestycja, więc tych pytań jest mnóstwo. Poopowiadamy wam na podstawie naszej kuchni oraz odpowiemy na pytania, które pojawiały się na Instagramie oraz tutaj na społeczności. Mam nadzieję, że w tym filmie dostaniecie wszystkie odpowiedzi za i przeciw i też ułatwi wam to sklejanie, że tak powiem, własnej kuchni. Także zapraszamy na film i co? Zaczynamy! Pierwsze pytanie, jakie pojawiło się w ankietach, jaką wielkość ma nasza kuchnia? Na szerokość mamy tutaj 4 metry i na głębokość, że tak powiem, z racji, że kuchnia otwarta jest na salon, jest to gdzieś około 3,5 metra. Dlaczego te wymiary są ważne? Ponieważ kolejnymi pytaniami, które się pojawiły, to jaką wielkość w stosunku do tych wymiarów ma wyspa, którą posiadamy? Wyspa ma 2,20 szerokości na 1,20 głębokości. 1,20 to największy metraż wyspy, który mogliśmy dostać w jednym kawałku. Wiecie, żeby wyspa nie była dzielona z dwóch blatów, włączona i tak dalej. Jeżeli chodzi o wymiary po obu stronach do ścian, nie jest to symetryczne. Z tej strony mamy zdecydowanie mniej miejsca. Jest to tutaj niecałe 70 cm, dokładnie 69 cm. Z drugiej strony jest nieco więcej z racji, że mamy tutaj drzwi do schowka i one muszą się otwierać i musi tutaj być wygodnie. Mamy tutaj wymiar 1,05 m. Tutaj mieszczą się bez problemu dwie osoby. Z drugiej strony chcieliśmy mieć po prostu przejście, żeby kuchni sobie nie zamknąć, tylko jak tutaj będzie pootwierane, ktoś coś będzie robił, żeby było wyjście z kuchni również z drugiej strony, to się sprawdza. I tam totalnie nie jest potrzebne więcej miejsca, więc jeżeli się tak zastanawiacie, żeby wiecie, kuchnia była symetryczna, u nas te wymiary jak najbardziej wystarczają, ze względu na to, że tamtędy, no umówmy się, przechodzi się zdecydowanie rzadziej. Przechodzicie się. Jeżeli chodzi o szerokość, którą mamy tutaj między wyspą a zlewem, jest to 1,20 m. Jest to raz, że bardzo wygodne. Jeżeli macie taką możliwość, to zróbcie tutaj tą przestrzeń taką mniej więcej w tej odległości, ze względu na to, że łatwo jest mijać się na przykład dwóm osobom, ale dodatkowo, jeżeli otworzymy szufladę i zmywarkę, to wszystko nam się tutaj mija. Nic między sobą nie uderza i na to też zwróćcie uwagę, bo to może być bardzo częsty błąd, że kiedyś podczas pracy w kuchni możecie mieć po prostu Tetrisa na szuflady. Jeżeli chodzi o wysokość blatu tutaj na wyspie, a blatu przy zlewie, jest on na tej samej wysokości i ma około 91 cm. Wiem, że bardzo często się zdarza, że blat przy zlewie albo w miejscach, gdzie mamy okno, jest przedłużony o okno. Wiecie, że parapet, tak jak widzicie tutaj u nas, nie jest częścią osobną, tylko tworzy jeden płaski blat. U nas ta wysokość byłaby już zdecydowanie za wysoka po prostu i takie rzeczy musicie przemyśleć już na etapie projektowania domu. Czy wyspa jest wygodna i czy nie brakuje ci szafek w kuchni? Wyspa jest bardzo wygodna z racji tego, że to jest po prostu duża. Tego blatu roboczego jest na tyle, że się ze wszystkim mieścimy. Oprócz tego wyspa daje nam taką możliwość, że możemy pracować na całym jej obwodzie właściwie. Czyli jeżeli ktoś kroi tutaj, to ktoś może być po drugiej stronie i pomagać w gotowaniu. Więc tutaj nie ograniczamy się jak w przypadku blatu, załóżmy pod ścianą, gdzie mamy go tylko i wyłącznie z jednej strony. Czy nie brakuje mi szafek w kuchni? Nieważne ile by tych szafek było, zawsze mogłoby ich być więcej. My tutaj mamy wykorzystany ten metraż według nas w 100%. Bo oprócz tego, że mamy szafki tutaj, mamy szafki z tej strony wyspy, to szafki są również tutaj po tej stronie, tylko są tutaj rzeczy mniej używane.
ponieważ trzeba odsunąć krzesło i wiadomo, tu są jakieś takie dodatkowe, nie wiem, szkło, coś takiego, co nie używamy po prostu na co dzień, ale musi też to mieć swoje miejsce. Także no, gdybym miała jeszcze jeden słupek, to też bym nie narzekała, aczkolwiek jest dobrze. Skąd krzesła do wyspy? Gdzie można dostać takie krzesła przy wyspie, jakie wy macie? Krzesła, tak jak wiele innych rzeczy, kupione są na Allegro i dodaję wam link w opisie. Więc tam sobie zerknijcie, tam wszystko zobaczycie. I tutaj jest fajny moment, aby przypomnieć wam o wtyczce Leti Shops. Do zwrotu gotówki właśnie na zakupy online. Więc jeżeli coś kupujecie, to możecie dostać zwrot części kasy na swoje konto. Instalujecie ją w swojej przeglądarce, możecie też używać jej na telefonach komórkowych. Tak? No to dalej nie jest za! Dalej nie jest za! Za Leti! Nic was to nie kosztuje, rejestracja jest bezpłatna, ale chcę wam powiedzieć, że jeżeli ktoś liczy, że... Jeżeli ktoś liczy, że z zakupów online i ze zwrotów tych cashbacków wyrobi sobie wypłatę przez cały miesiąc, no to niestety nie, musiałby strasznie dużo wydać, żeby sobie wypłatę wyrobić. Grosz do grosza będzie go gorsza, ziarnko do ziarnka zbierze się miarka i dużo takich powiedzeń. Skądś to się wzięło, nie? Być może Leti wynaleźli szybciej niż myślimy. Także ja was bardzo serdecznie zapraszam. Instalujecie wtyczkę na swojej przeglądarce. Leti zawsze was informuje, że tutaj macie zwrot cashbacku. I co? Wtyczka musi świecić się na zielono. Ważne, dziękuję kochanie. To mi przypomniał. Na zdrowie. Ja was zapraszam. No i co? Ja z tego korzystam. Trochę się mi zbiera. Powoli mi się zbiera, ale się zbiera. Na waciki już było. Kręcę z tego kupiłam. Czego chcę więcej? Żeby tak nie potraktować tych krzeseł po macoszemu, jak to się mówi, to powiem wam wymiary, jak one wyglądają. Pierwsza rzecz to wysokość tego krzesła, a właściwie siedziska. I jest to 68 cm. To jest bardzo często pojawiające się pytanie. I drugim pytaniem jest prześwit między siedziskiem a wyspą. Żeby, wiecie, po prostu wygodnie można było wsunąć nogi i w miarę wygodnie się siedziało na takim hookerze. I mamy tutaj gdzieś około 17-18 cm. Ta szwagierka ma te same krzesła i ona po prostu z racji, że ma troszkę inne wymiary, obcięła je na nóżkach u stolarza. I równie fajnie wyglądają, są bardzo wygodne, więc zawsze jest alternatywa. Krzesła naprawdę świetnie się sprawdzają, przede wszystkim ładnie wyglądają, no i są inne. One nie są zjeżdżane w dół, tutaj ich nie regulujemy. Wiecie, na wysokość, one się tylko kręcą, a nogi mają stateczne, na czym nam zależało, żeby robot sobie koło nich mógł jeździć i się nie blokował na tym talerzu, który jest taki charakterystyczny w części hookerów. Jeżeli chodzi o płytę na wyspie, jest to bardzo funkcjonalne rozwiązanie, tak samo jak w każdym innym miejscu, byle zachować trójkąt roboczy. Jeśli chodzi o płytę, to jeszcze na co zwrócić uwagę, nieważne gdzie ją sobie postawicie, byle ta płyta z obu stron miała trochę miejsca, bo gdy nam coś wykipi, a to się zdarza, sorry, ale się zdarza, zamkniesz na chwilę oczy, a tam wszystko kipi. Więc ona musi mieć generalnie z jednej i z drugiej strony trochę miejsca. Gdyby coś, no to jest wszystko bezpieczne. Też nie warto stawiać płytę w centralnym miejscu blatu. Wiecie, że mamy to wszystko symetrycznie, ponieważ z jednej strony potrzebujemy dość spory kawałek miejsca do krojenia, układania, mieszania, wszystkiego, prawda? Więc pamiętajcie o tym, żeby po prostu było nam wygodnie. Czy okap nad wyspą był dla was trudny do zamontowania? Czy trzeba było uwzględniać go już podczas budowy domu? Pozdrawiam serdecznie i całuję. Tak! Zamontowanie okapu to była istna katorga. Dziękujemy Bogu, że wisi i po prostu modlimy się, żeby nie spadł. Nie no, żartuję. Dobrze wisi. Wszystko ok. Natomiast okap jest sam w sobie okropnie, spektakularnie ciężki. I my podkładaliśmy, zresztą zobaczcie sami. Jaki ty jesteś profesjonalny! Wystarczy ołówek, po co metrówkę kupować, jak można ołówek za złotówkę? No.
Nie ma dziur. Na wylot? Nie ma dziur na wylot. A na wylot nie, no chyba trzeba wkręcić do środka. Dziurki? To też mały dziurek. Ale tutaj nie ma, chyba że tam jest coś miękkiego. Tam jest miękka gąbka. Powiem wam. Dobra. To jest nasz stelaż nad okap, żeby go nie trzymać. Więc jak ktoś montuje okap, to fajnie jest mieć styropian. Ten jeszcze jeden to będzie chyba za wysoko, trzeba to zmierzyć, ile brakuje. Podkładaliśmy tutaj styropiany, bo nie byliśmy w stanie dźwignąć tego okapu na taką wysokość. On nie ma ujścia do komina, nie ma ujścia jakiegoś wentylacji, wiecie o co chodzi. On ma filtry węglowe i tymi filtrami węglowymi filtruje wszystko to, co wydobywa się, że tak powiem, z garnków, z patelni i wypuszcza już przefiltrowane powietrze. Ten okap jest bardzo duży, ale i tak niejednokrotnie przepuszcza jakieś tam opary z obiadu, także nigdy w 100% jakby nie przefiltruje wam tego powietrza. On ma jeszcze coś takiego, że po gotowaniu filtruje powietrze w salonie sam, więc to taka fajna dodatkowa opcja. Czy okap trzeba przemyśleć podczas budowy domu? My kupiliśmy dom taki, jaki stał, nie mieliśmy wpływu na nic, więc jeżeli chcieliśmy cokolwiek zmieniać, musieliśmy to zmieniać na własną rękę. Zachciało się nam okapu. No. Kto to wymyślił? Nie mam pojęcia. A mogliśmy sobie spokojnie żyć. Dokładnie, bez okapu. I w przypadku takiego okapu musicie przewidzieć go na etapie budowy domu. Ze względu na to, że jeżeli chcielibyśmy mieć odprowadzenie do komina, to ten okap jest na tyle ciężki i wędruje, utrzymuje się tylko i wyłącznie na suficie, gdzie podwieszany sufit musiałby mieć zdecydowanie obszerne, mocne wzmocnienia, jakieś metalowe, cokolwiek, bo na samym podwieszanym suficie nie ma szans, że wam się ten okap utrzyma przy takim ciężarze, więc to jest duża, nie wiem co chciałam powiedzieć. No ale da radę zrobić to i przerobić całą kuchnię, gdy już kupicie jakąś konkretną, a wy macie całkowicie inną wizję, bo tak było w naszym przypadku, więc da się to zrobić, tylko no jest trochę trudniej po prostu. Brakuje ci blatu roboczego? Wiem, że wyspa również się sprawdza pod tym względem, ale chodzi mi o ten blat roboczy między zlewem a lodówką. Jeżeli chodzi o ten kawałek blatu, on służy nam generalnie tylko i wyłącznie do odstawienia jakichś garnków, które mają iść do mycia. Gdy coś cedzimy, gdy coś myjemy, tutaj jak najbardziej jest to wystarczające. Raz, że mamy tutaj kawałek zlewu, który jest ociekaczem, więc jeżeli jest coś mokrego, to jak najbardziej wszystko tutaj się mieści. Z tej strony, jak widzicie, mamy tutaj kratkę, bo gdy chcemy położyć gorący garnek, to blat jest po prostu bezpieczny. Na zlew też nie uśmiecha mi się kłaść takiej rozgrzanej patelni na przykład. Jak najbardziej taka ilość miejsca z dwóch stron, jak widzicie, tutaj mamy na deski, mamy miejsce na zioła, ponieważ parapet do tego służy. Mamy tutaj ociekacz, mamy dwie komory i jeszcze dodatkowe miejsce, jeżeli chcemy coś położyć, jest w 100% wystarczające. Jeżeli chodzi o kontakty, one są usadowione jakby po drugiej stronie z płytą indukcyjną, więc jeżeli coś miałoby kipić, coś miało się wylać, to generalnie wyleje się z tamtej strony i do kontaktów ma daleką drogę, żeby coś się miało wydarzyć. Dodatkowo kontakty są zasilikonowane tutaj i akurat ten, który my wybraliśmy, jest podniesiony wyżej, więc naprawdę musiałoby się tutaj dość mocno coś wylać, zalać i chlapnąć, żeby tam cokolwiek się dostało. Jak używamy kuchni 2 lata, jeszcze nic takiego nie miało miejsca, więc jest bezpiecznie. Czy zmieniłabym coś w kuchni od czasu remontu? Zmieniła mi się trochę koncepcja i styl i na pewno nie wybrałabym kuchni w białym połysku, tylko zrobiłabym coś bardziej takiego wytłaczanego, bardziej takiego, wiecie, takiego przytulnego po prostu. Ale absolutnie nie dlatego, że biały połysk jest trudny w utrzymaniu czy coś w ten deseń, ponieważ tak łatwych w utrzymaniu czystości mebli jak ten biały połysk
to nie znajdziecie. Naprawdę, jeżeli się zastanawiacie, nie chcecie myć kuchni co chwila, to biały połysk z IKEA będzie dla Was idealnym rozwiązaniem. Ja przecieram je po prostu wilgotną ściereczką z Wiledy i one są w momencie czyste. Nie widać paciek, nie widać niczego, nie widać nawet za bardzo, jeżeli coś się chlapnie. Wiecie, nie rzuca się to w oczy, nie kuje po oczach, więc jeżeli macie na przykład dzieci, chcecie po prostu mieć wygodną kuchnię, to ten biały połysk będzie jak najbardziej super. I teraz jak to powiedziałam, to tak stwierdziłam, że nawet gdybym wymieniła tą kuchnię na inną, to może bym nawet przekleła i wracała bardzo szybciutko z przeprosinami do tego białego połysku, bo naprawdę ja do pedantycznych osób nie należę, ale jednak czysto lubię mieć, więc wiecie jak to jest. No, fajnie jest mieć czysto, a nie narobić się za dużo, no to to jest właśnie to. Jak spisują się meble IKEA po takim czasie i czy ponownie wybralibyśmy IKEA? Powiem Wam tak, najważniejszym argumentem za kuchnią IKEA to cena. Nigdzie nie kupiliśmy, nie wyceniliśmy tak tanio kuchni jak w IKEA. I generalnie teraz, pomimo jakichkolwiek tam mankamentów, które są, ponownie zdecydowalibyśmy się na IKEA ze względu na cenę. Bo sama kuchnia, gdzie zresztą już mówiliśmy o tym w osobnym filmie, przestrzał cenowy to było 10 tysięcy, między, a nawet i więcej czasami, między stolarzem a IKEA. Co jest absurdalną kwotą, bo można robić coś całkowicie innego za tą kwotę, niż wydawać po prostu po to, żeby mieć od stolarza. Mieliśmy jedną reklamację w IKEA, ponieważ podczas pracy kuchni gdzieś tam coś się rozregulowało. Przyjechał fachowiec, wszystko nam poustawiał, z powrotem wyrównał fronty i szuflady, bo myśmy mieli dwa problemy. Pierwszy to było zamontowanie zmywarki. Tutaj fachowcy mieli niesamowity problem z zamontowaniem zmywarki. Do tej pory ta zmywarka nie jest idealnie równo zamontowana, ale się udało, jest ok. Drugą rzeczą, drugim problemem jest nasz słupek, ponieważ my mamy większą mikrofalówkę niż standardowe mikrofalówki, które są w IKEA, które kupujemy. Nie mamy otwieranej normalnie, tylko wygląda jak piekarnik. I przez to tutaj, jak widzicie ten czarny kawałek, to jest nasz dodatkowy front, który zamawialiśmy już sami osobiście, ponieważ nie ma na taką wielkość mikrofalówki frontów IKEA. I została nam tu po prostu taka dziura pasek. Więc sprawdźcie, zanim będziecie brać kuchnię IKEA, wielkości Waszych sprzętów, skorelujcie to, jeżeli na przykład chcecie kupić gdzieś indziej, no bo uważacie, że tamte są na przykład lepsze, to sprawdźcie sobie wymiary, bo czasami może Was nie puścić. Tak jak nas w tym przypadku, zawsze można znaleźć na to oczywiście rozwiązanie, natomiast wiecie, trzeba to przewidzieć. O, jeszcze jedną rzecz pamiętam. Góra na meblach. Przewidzieliśmy, że sobie zaślepimy sufit. No i nic bardziej mylnego, fachowiec przyszedł i powiedział, on nam tego nie zrobi. Nie ma problemu, tutaj nam wszystko ogarnie, ale tego frontu na górze nam nie zrobi. Więc to musicie zrobić na własną rękę. My na razie mamy tutaj kosze, które widzicie na górze, natomiast potem docelowo będziemy po prostu to wymieniać na coś innego. No to był taki zgrzyt, który, takie trzy zgrzyty w przypadku kuchni IKEA, które no nas trochę zaskoczyły, więc po tym filmie Was przynajmniej nie zaskoczą. Otwarta przestrzeń w kuchni, czy to jest aby na pewno dobry pomysł? Czy zapachy się niosą, nie niosą, czy nie lepiej tej kuchni zamknąć albo gdzieś ją schować? To pytanie nawet my sobie zadawaliśmy, z tym, że w poprzednich mieszkaniach mieliśmy kuchnię w całkowicie innym miejscu. I odpowiadając na pierwszy krąg tego pytania, czy zapachy się niosą? Niosą. Niosą się na salon, na jadalnię, czasami i nawet na górę, na sypialnię, gdzie lepiej, żeby te sypialnie były po prostu pozamykane, żeby nasz obiad nie wylądował właśnie w tych sypialniach. Więc to jest nieuniknione, nieważne jaki mielibyście okap. Odnośnie otwartej kuchni, to kolejne pytanie, czy jest bałagan? Jak często trzeba to sprzątać? Czy otwarta wyspa w ten sposób to jest dobry pomysł? Otóż tak, trzeba sprzątać bardzo często. Otwarliśmy sobie wyspę, żeby mieć wszystko, wiecie, widoczne. My tak po prostu chcieliśmy. Wiadomo, że łatwiej byłoby postawić tutaj taki słupek, dodatkowy barek,
gdzie tutaj wszystko byłoby zakamuflowane, więc jeżeli chcecie coś takiego, to jak najbardziej odgradzę Wam to całą kuchnię i bałagan, który w tej kuchni macie. Jeżeli decydujecie się na tak otwartą wyspę, absolutnie otwartą wyspę, to musicie się nastawić na to, że wszystkie sprzęty muszą mieć swoje miejsce, że musicie sprzątać tą wyspę dość często, ponieważ wszystko będzie widoczne. Jak wyspa jest zabrudzona i coś tu jest położone, to automatycznie cała kuchnia jest syfna, więc tak to wygląda, więc na to się trzeba nastawić. Dlatego my mamy po prostu wszystko pochowane, każdy sprzęt ma swoje miejsce i wszystko odkładamy w dane miejsce. Nie ma nic poustawianego na blacie, oprócz tego, co musi być. Jakieś tam rzeczy do herbaty w takim specjalnym, że tak powiem, korytku, żeby nic się nam na blat nie zlewało, to jest wygodna sprawa. No i chlebak. Reszta jest schowana. Jeżeli nie lubicie sprzątać, no to taki barek będzie dla Was świetnym rozwiązaniem. A jeżeli sprzątać lubicie, no to zapraszam. Świetny pomysł. Napierdzielać ze szmatą non-stop. Taka jest prawda. Nie będę Was oszukiwać. Nie zawsze to wygląda tak jak teraz w tym filmie. Rzadko kiedy to tak wygląda jak w tym filmie. No poważnie, to poważnie. No jednak ledwo posprzątacie, znowu zabrudzicie, ktoś przyjdzie, se zrobi herbatę, to se zostawi czajnik, trzeba ten czajnik sprzątać. No jest to trochę uciążliwe, natomiast generuje nam to bardzo otwartą przestrzeń. Nie będę tylko narzekać. To nie ma tylko i wyłącznie minusów. Powoduje to, że możemy gotować z gośćmi. Możemy gotować wszyscy razem na tej wyspie. Możemy jeść przy tej wyspie i jest nam wygodnie. Mamy zdecydowanie większą przestrzeń, bo gdybyśmy zamknęli sobie ten blat tutaj, no to wyglądałoby to w przypadku tak szerokiej wyspy dziwnie. I gdybym ja zamknęła ten blat tutaj, to generalnie nie mam tam dostępu, więc automatycznie on musiałby być węższy i dużo musielibyśmy zmienić. Nie moglibyśmy sobie pozwolić na tak szeroką wyspę, bo nie miałoby to większego sensu, no nie? Czy zrobilibyśmy to tak samo jak jest? Czy zmienilibyśmy na inny? Zrobiłabym to tak samo jak jest. Pomimo tego, że trzeba to tam czasami posprzątać i gdzieś ten bałagan może się pojawiać, to bardzo lubię tą wyspę. Bardzo lubię ten blat, bardzo lubię to miejsce, bardzo lubię to, że gdy ktoś do nas przychodzi, ja robię kawę, on może sobie usiąść, mogę mu tą kawę po prostu podać. Wiecie, to jest bardzo fajne. Zawsze marzyliśmy o czymś takim. Wcześniej, tak jak mówiłam, mieliśmy kuchnię w osobnych pomieszczeniach, gdzie ktoś, gdy wychodził do kuchni, tracił w ogóle kontakt z gośćmi, którzy przychodzili. Nie wiedział, co się dzieje, o czym rozmawiają. Czasami trzeba było tych gości po prostu zostawić, żeby w kuchni coś zrobić. A kuchnia połączona z salonem i jadalnią, to dla nas jest świetny sposób. Dodatkowo, gdy macie dzieci i dziecko gdzieś się tam bawi, macie cały czas widok na to, co się dzieje dookoła. Wiecie, wszystko jesteście w stanie kontrolować po prostu. W przypadku kuchni gdzieś tam zamkniętej, z tyłu wycofanej, jakiejś tam na przykład wąskiej, no już nie macie aż takich możliwości. Jeżeli chodzi o szerokości szuflad, pierwsze co, to szuflada pod płytą indukcyjną. Tutaj mamy 80, wszystkie w dół. Kolejnym pytaniem było, jak szeroka jest szuflada ta na garnki i tutaj ta wewnętrzna. No ona też jest 80, wewnętrzna po prostu jest ułożona, tak jak tutaj mamy IKE, na najwyższym możliwym poziomie, żeby nam się po prostu schowała. To jest rewelacyjne. Naprawdę, mówiłam to już wcześniej i będę mówiła to zawsze. Tak świetnego pomysłu na pokrywki, z którymi nie ma co zrobić i wiecznie się poniewierają, wiecznie przeszkadzają. No zobaczcie sami, to jest po prostu brilliant pomysł, brilliant jak nic. Szuflada pod zlewem również jest 80. I cargo. Pojawiły się pytania, czy cargo jest dostępne w IKEA. Są dostępne, ale takie niższe i mamy w naszej kuchni dwa cargo. Pierwsze tutaj, zaraz przy płycie ze wszystkimi rzeczami, które potrzebujemy do gotowania. Sól, przyprawy i inne tego typu rzeczy. I drugie cargo, jakie mamy, to zaraz przy zlewie, szuflada na detergenty, na kostki do zmywarki i tak dalej. I to jest już szersza opcja. Gdybym teraz miała cokolwiek zmienić, to tak szerokie cargo dałabym również w tamtym miejscu, bo spokojnie by nam się zmieściło, a jest po prostu wygodne. Natomiast fajnie, że są też takie wąziutkie, ponieważ gdy macie jakiś tam kawałek miejsca niezagospodarowanego, to zawsze możecie jeszcze wcisnąć cargo.
Także możecie normalnie dostać EVK. Niestety nie ma takich wysokich, wiecie, wysuwanych cargo, jak w tych kuchniach u stolarza i tak dalej, że to cargo jest takie i kosztuje 15 tysięcy. To nie ma takich w IKEA, są tylko te takie niskie, szufladowe. Czy dobrze nam się sprawdzają szuflady w kuchni, czy nie lepsze byłyby półki? Absolutnie nie. Gdzie możecie, wpakujcie szuflady. Nie myślcie nawet o półkach. Wyobraźcie sobie, przejdziemy tutaj do wyspy, chodźcie. Wyobraźcie sobie, że tutaj mam półkę zamiast szuflady. Ta szuflada sięga dotąd. Kawał drogi, no nie? I wyobraźcie sobie coś wyjąć z tej półki, co jest tutaj na samym końcu. Masakra, no nie? Załóżmy, tutaj mam makaron, ale mam 6 ton ryżu przed nim, no nie? Więc wszystko muszę odsunąć, żeby dostać się do makaronu z samego tyłu. Natomiast, gdy macie szufladę, wysuwacie ją i widzicie wszystko. Macie wszystko, jak na talerzu, jak na tacy, nie ma bałaganu, wszystko jest po prostu poukładane. Więc w życiu nie wymieniłabym szuflad na półki i wy też tego nie róbcie, bo nawet w tym miejscu, gdy powinny być, znaczy powinny, gdy mogłabym dać półki, i tak wrąbałam szuflady, nie? To podnosi cenę kuchni, zdecydowanie podnosi cenę kuchni, ale też podnosi zdecydowanie wygodę jej użytkowania. Jak sprawdza się blat po tym czasie? Czy widać na nim ślady użytkowania po tych 2 latach? Blat wygląda jak nowy. Zresztą tak jak widzicie, nie kupiłabym żadnego innego blatu. W dalszym ciągu Wam go polecam, ponieważ nie widać na nim brudu, jak się coś rozsypie. Wiecie, on ma taki kolor, deseń i kształt tutaj tych słoi, tego wszystkiego, że naprawdę jest bardzo łatwy w utrzymaniu. Nie widać na nim żadnego kurzu, ciapek, odbić, śladów palców, tłuszczu, nic. To jest po prostu strzał w dziesiątkę i również Wam go dodaję pod spodem w opisie. Po 2 latach mogę śmiało powiedzieć, że jest taki sam jak był przed. Uważamy na niego, nie kładziemy gorących garnków, tak samo jak na przykład, nie wiem, na chociażby drewnianym blacie nie robi się takich rzeczy, dlatego podkładamy sobie po prostu pod garnki no coś, żeby po prostu był bezpieczny. Natomiast oprócz tego nie stresujemy się niczym, szuramy jakimiś garnkami, coś tam, wiecie, nie przejmujemy się tym jakoś nad stan i służy bardzo dobrze. Wiecie, na początku tylko człowiek tak marzy, tak tacy lady, tak uważać, o Jezus Maria, nie przeszuraj garnkiem, bo porysujesz blat. A po 2 latach to już wiesz, ten garnek to się tak skroboj ziemniaki. Zapraszam do kości niezgody na tym kanale, czyli okno kontra zlew. Czy my możemy otworzyć to okno? Czy my możemy umyć w ogóle to okno? Czy to okno nie przeszkadza? Czy... no mnóstwo pytań. Mnóstwo pytań, które zadajecie, że to był fatalny pomysł, no nie? Znaczy w amerykańskich filmach ja widzę, że oni tylko mają, wiecie, zlew przy oknie i patrzą sobie w okno, jak sobie coś tam myją garnki, no nie? Ale w Polsce już jest to po prostu problem nie do przeskoczenia. I pomimo tego, że jest śnieg za oknem, zima, wciul, to ja Wam pokażę, że to okno się otwiera. Żeby raz na zawsze zakończyć temat okna i problemów z tym oknem związanych. Pomijając fakt, że tak jak widzieliście, mamy tutaj mnóstwo ziół i wszystkiego i to nie jest tak, że to okno się non stop otwiera. Dodatkowo jeszcze żaluzja. Zobaczcie na tą magię. Tara, otwiera się! Nawet gdy jest bokiem. Wiecie, prawa fizyki są takie, że gdy okno się otwiera, to nie otwiera się na wprost, bo nie mamy okna na zasadzie szuflady, tylko po prostu otwiera się tak jak okno, czyli po prostu mija się z kranem. Ot cała tajemnica naszego okna i kranu! Czy panele w kuchni są dobrym rozwiązaniem? My mamy zwykłe panele w kuchni, natomiast tą wiedzą, którą aktualnie mam, zdecydowanie stawiałabym na winyle. I to generalnie w całym salonie, wiatrołapie już mamy. Jest to wygodniejsze rozwiązanie, bo nawet jeżeli coś się wyleje, to te panele nam nie napuchną. Jeżeli coś nam spadnie, to tak jak płytki nam się nie potłuką, o w ten sposób. Natomiast my dodatkowo pod tymi szafkami tutaj, w cokole na dole, mamy specjalne czujniki dotyczące wody. Wiecie, jeżeli by coś tam zaczęło cieknąć, to czujnik od razu zacznie piszczeć i
nas alarmować, że coś jest nie tak, jest tam wilgoć, której nie powinno tam być, więc sugeruję coś takiego, w coś takiego się zaopatrzyć, jeżeli macie zamiar mieć panele w kuchni. Ostatnia rzecz to żaluzje w kuchni, czy to było dobre rozwiązanie, jak je myjemy, czyścimy i tak dalej. O tym też był osobny film, tutaj Wam go dodaję na, wiecie, tu, o, tam sobie wejdźcie, tam wszystko jest. My jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Suma summarum, żaluzje mają to do siebie, że jednak ich mycie jest czasochłonne i dość mocno pochłaniające. Czy nie lepszym rozwiązaniem byłyby białe żaluzje u nas? Uważam, że nie, ponieważ białego mamy już tak dużo, że jeszcze gdybyśmy dołożyli białe żaluzje, to tutaj byłoby wręcz sterylnie, a ja z tego sterylnego efektu, który no niechcąco sobie zrobiłam, chcę wyjść. I dlatego za niedługo będzie czekał nas tutaj remont małej kuchni. Krzyś już się cieszy. Wy pewnie też, bo będzie metamorfoza. Ja się cieszę najbardziej. Na tym pytaniu zakończymy. Jeżeli macie jeszcze jakieś, to jak najbardziej piszcie w komentarzu i zrobimy kolejny film z tej serii. W przyszłym miesiącu zabieramy się w jadalnię i tam Wam wszystko powiemy i wykorzystam pytania odnośnie jadalni. Jeżeli macie jakiekolwiek, wpisujcie w komentarzu. Ja się z Wami żegnam, zapraszam do subskrybowania. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa!